Cześć, z tej strony Marek. Dziś zapraszam Was do testu telefonu Xiaomi Redmi Note 5. Jest to telefon, który kosztuje niespełna 800 zł i ma szansę odnieść sukces jak niegdyś Redmi Note 3 Pro. Zaczniemy od kilku słów o specyfikacji. Otóż telefon ten ma niemal 6-calowy wyświetlacz w rozdzielczości 2160 pikseli na 1080. Napędzany jest procesorem Snapdragon 636 o taktowaniu 1,8 GHz. Pracuje pod kontrolą systemu MIUI 9. No i może mieć 3 lub 4 GB RAM-u oraz 32 lub 64 GB pamięci wewnętrznej. Telefon posiada kamery z przodu 13-megapikselową, natomiast z tyłu jest duet kamer 12 plus 5 megapikseli. Pierwsze, co rzuca się w oczy po wyjęciu telefonu z pudełka, to jego olbrzymi rozmiar. Telefon jest bardzo wysoki. Osobiście design telefonu mnie nie zachwyca, ale budowa jest na dobrym poziomie. Osoby o mniejszych dłoniach mogą mieć problemy ze swobodną obsługą telefonu za pomocą jednej ręki. Nad wyświetlaczem, poza obiektywem kamery, głośnikiem, czujnikami, jest też dioda doświetlająca LED, co nie często się zdarza. Przyciski nawigacyjne są niestety wyświetlane na ekranie. Przyciski regulacji głośności załączenia znajdują się po prawej stronie, natomiast po przeciwnej stronie jest hybrydowa taca kart. Można tam zamontować dwie karty SIM lub jedną z tych kart zastąpić kartą pamięci. Górna część telefonu jest wyposażona w mikrofon do wyciszania szumu otoczenia oraz diodę podczerwieni, która stosowana jest do sterowania urządzeniami domowymi. Można telefon używać jako pilota. U dołu telefonu widzimy pojedynczy głośniczek, jest też gniazdo słuchawkowe, jack 3,5 mm, mikrofon oraz tradycyjne gniazdo micro USB. Tylna pokrywa jest wykonana z metalu, poza dwoma wstawkami, które są z tworzywa. Troszeczkę kolor odbiega od reszty telefonu, ale całość przylega do siebie w miarę poprawnie. Jak widzimy, podwójny obiektyw kamery został przedzielony diodą doświetlającą LED, podobnie jak to zostało zrobione w iPhone X. Niestety obiektyw ten dosyć mocno wystaje z korpusu, przez co będzie narażony na zarysowania. Natomiast skaner odcisków palca znajduje się w środkowej części. Ekran w telefonie ma przekątną 5,99 cala. Telefony Redmi stają się coraz większe, już mają rozmiar dzisiejszych telefonów serii Mi Note. Rozdzielczość wyświetlacza wynosi 2160 na 1080 pikseli. No i muszę powiedzieć, że wyświetlacz ma dobre kąty widzenia. Odwzorowanie kolorów też jest prawidłowe, kolory nie są zbyt intensywne. Maksymalna jasność pozwoli na korzystanie z telefonu w słoneczne dni, a lubiący czytać w nocy nie będą mieli z tym większego problemu. Wyświetlacz ma jedną wadę: w okularach z polaryzacją można go obsługiwać jedynie w pozycji horyzontalnej. W pionie niestety nic nie zobaczymy. Jak znakomita większość telefonów Xiaomi, tak i ten pracuje pod kontrolą systemu, a właściwie nakładki MIUI w 9 odsłonie w wersji Global. Dzięki czemu telefon jest w pełni spolszczony, no i mamy gwarantowany dostęp do dosyć częstych aktualizacji. Z ciekawszych funkcji, jakie oferuje MIUI 9, można wymienić możliwość dzielenia ekranu na pół, co pozwala na jednoczesne uruchomienie dwóch aplikacji, np. YouTube'a oraz przeglądarki www. Rozbudowano też możliwości trybu cichego. Nowością jest też wprowadzenie oddzielnej konfiguracji czarnej listy dla każdej z kart SIM. Zmian można się też doszukać w motywach. A z ciekawszych funkcji można wymienić możliwość sterowania telefonów za pomocą gestów, dzięki czemu możemy zrezygnować z wyświetlania przycisków funkcyjnych na wyświetlaczu. Funkcja ta jest fajna, ale wyłoży się na aplikacjach Google, na przykład na poczcie, gdzie przesunięcie palcem w bok usuwa wiadomość, a nie zamyka aplikacji. Ja lubię też możliwość klonowania aplikacji. Można na przykład używać dwóch kont facebookowych, czy też jakiejś dowolnej innej aplikacji w grze. Oczywiście MIUI oferuje bardzo dużo różnych funkcji. Nakładka jest bardzo rozbudowana, ale przez to też nieco ciężka. Telefon za sprawą Snapdragona 636 o taktowaniu 1,8 GHz i wsparciu przez 3 lub 4 GB pamięci RAM jest stosunkowo wydajny. No i można powiedzieć, że telefon działa się dosyć płynnie, aplikacje odpalają się szybko. Nie ma też większych problemów z wielozadaniowością. Trzeba mieć świadomość, że przy odpaleniu większej ilości aplikacji mogą pojawić się zacinki, a co gorsza, niektóre z tych aplikacji mogą zostać zabite. Ku moim zdziwieniu mogę powiedzieć tylko tyle, że telefony za połowę ceny tego telefonu, na przykład Le Cocool 1, znany też jako Le Re, który kosztuje niespełna 400 zł, działa płynniej.
Dla miłośników cyferek powiem tylko tyle, że telefon ten w benchmarku Antutu osiągnął wynik przekraczający 115 tysięcy punktów, co stawia go obok takich telefonów jak Samsung Galaxy S6, Galaxy Note 5 czy też Lecole S3. Xiaomi niestety nie słynie z dobrych aparatów, ale muszę Wam powiedzieć, że Redmi Note 5 ma lepszy aparat niż poprzednicy. Tu widać taki dynamiczny postęp, firma idzie w dobrym kierunku, ale bardzo powoli te kroczki robi. Urządzenie to posiada 13-megapikselowy sensor z przodu, zaś z tyłu widnieje podwójny obiektyw z sensorami 12 megapikseli i wspomagającym 5-megapikselowym. W dobrych warunkach oświetleniowych zdjęcia prezentują wiele szczegółów, kolory są prawidłowo odwzorowane. Niestety, czym ciemniej, tym jakość zdjęć się robi słabsza. Zdjęcia są bardziej ziarniste i rozmyte. Dosyć dobrze za to wypada w tym telefonie tryb bokeh, czyli ten tryb, który rozmazuje tło za pierwszym planem. Chociaż kilkukrotnie zdarzyło mi się, że aplikacja nieprawidłowo rozpoznała pierwszy plan, no i kontury zostały nieprawidłowo zaznaczone. Kradły się tam fragmenty z dalszego planu. Jeżeli znów chodzi o filmy, to możemy nagrywać jedynie w rozdzielczości Full HD, o 4K niestety możemy zapomnieć. Kamera co prawda posiada stabilizację obrazu, ale tylko elektroniczną, co odrobinę eliminuje drgania, ale ich nie usuwa całkowicie. Jeżeli chodzi o aplikację aparatu, to znalazłona już w wcześniejszych wersji telefonu, system UI. Mamy do wyboru oczywiście kilka trybów, w tym portret, efekt bokeh, rozmyte tło. Jest też tryb ręczny, gdzie sami możemy ustawić na przykład ISO i inne parametry. Telefon wyposażono w jeden głośnik, który grał całkiem nieźle. Nawet przy dużej głośności nie słychać wielu zniekształceń. Dźwięk na słuchawkach jest nieco zbyt basowy, z tendencją do obcinania wysokich tonów. Za to bardzo dobrze wypada telefon pod względem łączności, ponieważ telefon w wersji Global obsługuje LTE B20 na częstotliwości 800 MHz. Chociaż muszę przyznać, że anteny są odrobinę mniej czułe niż u bardziej renomowanej konkurencji. Jeżeli chodzi o lokalizowanie, to pomimo, że telefon wyłapuje sygnał z satelitów aż trzech operatorów, czyli GPS, GLONASS i Beidou, to dokładność lokalizowania jest na średnim poziomie. Z moich doświadczeń wynika, że telefon lokalizuje nas z dokładnością pomiędzy 3 a 10 metrów. Jest to poziom znany z innych telefonów Xiaomi, ale do nawigacji samochodowej w zupełności nam to wystarczy. Jak już wszyscy doskonale wiedzą, seria Redmi cechuje się bardzo dobrymi bateriami. W tym wypadku jest podobnie. Producent zdecydował się ulokować tu baterię o pojemności 4000 mAh, co pozwoli na bezproblemowy jeden dzień ciągłego używania telefonu, bez potrzeby podpinania go do ładowarki. Przeprowadziłem oczywiście test polegający na odtwarzaniu materiałów wideo z kanału Telina.pl i okazało się, że telefon ten pracował nieprzerwanie przy maksymalnej jasności ekranu i głośności przez 6 godzin i 50 minut, co jest wynikiem powyżej przeciętnej. Podsumowując telefon, muszę powiedzieć, że będzie on niezłą propozycją do 800 zł, zwłaszcza dla fanów marki. Solidna budowa, duży wyświetlacz, dobra bateria, niezły jak na Xiaomi zdjęcia, wbudowane radio FM i funkcjonalny system może przyciągnąć wielu potencjalnych klientów. Z drugiej strony w telefonie Redmi nadal brak NFC do płatności zbliżeniowych. Zastosowano też stary format micro USB zamiast coraz popularniejszego USB typu C. I oczywiście, jeżeli nie jesteś zagorzałym fanem Xiaomi, to warto się zastanowić, czy za 800 zł nie wybrać jakiegoś innego telefonu, który będzie równie wydajny, będzie robił lepsze zdjęcia. A takich telefonów oczywiście kilka znajdziemy. Warto tutaj śledzić forum Telina.pl, gdzie jest wiele porównań tego, jak innych telefonów Xiaomi do innych chińskich telefonów, bo nie tylko Xiaomi w Chinach się liczy, tyle muszę Wam powiedzieć. Jeżeli jednak jesteś zdecydowany telefon, to możesz go kupić w sklepie GearBest za niespełna 190 dolarów. Link do sklepu znajdziesz w opisie filmu. Napiszcie mi, co Wy sądzicie o telefonie. Czy jest to jakiś przełomowy, czy też innowacyjny telefon, czy jakiś jest postęp, czy to może kolejny telefon, kolejny odgrzewany kotlet od Xiaomi. Jestem ciekaw Waszego zdania. Oczywiście dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę do góry. Jeżeli nie podobało, zostawcie łapkę w dół, ale napiszcie też, co Wam się nie podobało, abym mógł się poprawić w przyszłości. Lajkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie. Do następnego razu. Cześć.